przechodzimy do kolejnego punktu, projekt Komisji Infrastruktury. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego, to jest projekt F. F, projekt F. W sprawie lokalizacji systemu usługowych toalet miejskich w Krakowie. Paragraf 1. Wnioskuje się do gminy w Krakowie o usytuowanie szalek miejskich w ramach programu rozwoju i modernizacji następującej lokalizacji. 1. Skrzyżowanie ulicy Wielkiej, 2. Szkół FSGO, to jest to na górze. I 2. To jest Bieżaną, gdzie przystanku na Bakatu w Dziesipińskiej, to się państwo orientujecie też. Paragraf 2. To wchodzi w pierwszym punkcie. Uzasadnienie. Usytuowanie toalet miejskich wyżej wymogów lokalizacji jest niezbędne ze względu na duży potok pasażerski oraz intensywny ruch pieszych. Jedną rzecz, jeżeli w sprawie piszemy samoobsługowych, to usługowanie szalików samoobsługowych miejskich w ramach programu rozbudowy i modernizacji, żeby było wiadomo, że chodzi o samoobsługowe albo obsługowe. No może być rzeczywiście. Ja tu mam jeszcze takie, bo tu jest napisane Teligi Szpital, powinno być chyba w Krakowie Szpital. Teligi. No rzeczywiście, żeby było wiadomo, że to o ten rejon chodzi, ale myślę, że... A jeszcze takie jedno pytanie, bo to tak na tym skrzyżowaniu, na środku skrzyżowania... No, nie, w tym rejonie, w rejonie, lokalizacji dajemy. Wiadomo, że to jest skrzyżowania... Nie, nie, w rejonie. Konwencji jednej. Na przystanku z odprawią to i dalej w kierunku mieliśmy samoobsługowe. Rozjeździł się na tej tarczy. Dobra, bez jakichś ma. Ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę powyższego. Tak, głosujemy tą poprawkę. Prokocin Szpital i samoobsługowy, toalet miejski. Taką poprawkę głosujemy. Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Ale przepraszam, Prokocin Szpital, to tak jakby w rejonie szpitala było to robione. Ale jest przystanek. Dobrze, jednogłośnie. Poprawka już przeszła i teraz głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji.